tutaj mamy chyba najdłużej istniejące, najdłużej używane koło fortuny w wersji brytyjskiej. To były lata 1994-2000. No i tutaj co mamy? Przede wszystkim na pierwszy rzut oka koło zrobiło się tęczowe. Jak możecie zobaczyć, mamy takie ułożenie barw jak na tęczy. Czerwień, pomarańcz, żółć, zieleń, niebieski, fiolet, różowy, błękit. No i cóż. Bankrut zrobił się różowy, jak widzicie. Fajnie, co? Lose a turn, strata kolejki. Straciła swój ciemno-czerwony, bordowy kolor i stała się niebieska, a free spin stał się pomarańczowy. No i cóż, co my tu mamy, jeśli chodzi o stawki, ponieważ z tych pozostałych pól to tylko właśnie te trzy były. I co dalej? Nadal najwyższą stawką na kole był 1000 funtów. To się akurat nic nie zmieniło. Stawki to się nic nie zmieniły. Dalej było 900, takich dużych sum 800, kwota duża było 700, 750, no czyli to samo co było. I podobnie jak w latach poprzednich, na kole najniższą stawką było 150 funtów, które było tutaj na polu różowym. Podobnie jak bankrut. No, piękne połączenie. No, a tutaj 900 było takiego samego koloru jak free spin. 1000 był żółty. No a ze stratą kolejki kolor dzieliły takie stawki jak 450 i 400. No to tak, ale te nawiązania to nie mają znaczenia największego, bo chyba rozstawienie, połączenie kwot, pól ogólnie z ich kolorystyką było całkowicie przypadkowe moim zdaniem. No i cóż, no i ostatnie koło z wersji brytyjskiej. I tutaj mamy już kilka zmian. To były lata 2000-2001, a właściwie no, sam rok 2001, ostatni rok produkcji. I tutaj mamy kilka zmian. Przede wszystkim nie ma już 1000 funtów. Najwyższą, a nie, przepraszam, jest. Przeoczenie, poprawiam się, jest 1000 funtów. To jest nadal najwyższa stawka na kole. Stawki to się w ogóle nic nie zmieniły. Myślałem, że to była jedna zmiana, ale jednak nie. Nadal najwyższa jest 1000 funtów, najniższa 150. No i nadal mamy takie stawki jak 900, 800, 700. I cóż, nadal mamy te trzy pola, tak jak free spin, lose a turn, które zmieniło nazwę na miss a turn, czyli zgubienie kolejki, bankrut stał się biały, jak widzimy. No i mamy nowe pole 500 gamble. No i za bardzo nie wiem o co z tym chodziło. No ale jak się dowiem, to wam powiem. Dobrze. No i co jeszcze można powiedzieć o tym kole z roku 2001? Ano to, że zmieniło również barwy. Poprzednie koło było tęczowe, a tutaj zlikwidowano pola koloru zielonego. Nie ma zielonych, nie ma błękitnych. Kolorystyka opiera się na kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym, niebieskim i fioletowym. No. I to wszystko w tej kwestii. I tak wygląda mniej więcej przegląd kół z brytyjskiej wersji koła Fortuny. Cały przekrój. I jeszcze taka na koniec jedna uwaga. Te wszystkie koła to były koła z rund pierwszych. Runda pierwsza, a potem w kolejnych rundach jakieś tam udziwnienia dodawano, tego typu nagrody czy coś w tym stylu. Dobrze, ale niestety zdjęć nie posiadam, tak więc musimy się zadowolić tym, co jest. Dziękuję wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.